Dzień dobry, z tej strony Marta Serwińska, radca prawny w Kancelarii Pledziewicz. Witam Państwa w ostatnim odcinku z serii poświęconej upadłości konsumenckiej. Skupimy się w ramach tego odcinka na negatywnych aspektach upadłości konsumenckiej, a więc omówimy sobie sytuacje, w których lepiej upadłości nie ogłaszać, ponieważ nie jest ona środkiem dla nas, albo może są lepsze rozwiązania dla naszych problemów finansowych. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach, korzyści z upadłości konsumenckiej jest wiele. Musimy jednak na pewne aspekty uważać, więc jeżeli rozważamy upadłość konsumencką, nie możemy skupiać się jedynie na korzyściach z niej płynącej, ale warto również zweryfikować, jakie są minusy upadania i czy na pewno upadłość konsumencka jest dla nas. Tak też w pierwszej kolejności wskazać należy, że upadłość konsumencka jest przede wszystkim dla konsumentów. O tym szerzej mówiłam w odcinku poświęconym temu, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Omówiłam tam charakterystykę tego konsumenta, więc odsyłam zainteresowanych do tego odcinka, ale jeżeli jesteś konsumentem i upadłość konsumencka, przynajmniej teoretycznie, jest przeznaczona dla Ciebie, no to warto również skupić się na pozostałych minusach. Przede wszystkim upadłość konsumencka nie będzie dla kogoś, kto ma duży majątek, a przy tym dużo mniejsze zobowiązania niż przedstawia wartość tego majątku. Czasem zgłaszają się do mnie klienci, którzy naprawdę mają po kilka nieruchomości, kilka działek, jakiś garaży, a ich zobowiązania są stosunkowo niskie. Wówczas upadłość konsumencka faktycznie, w przypadku zwłaszcza kiedy tych wierzycieli jest sporo, może wydawać się na pierwszy rzut oka atrakcyjna, ale weryfikując wszystkie za i przeciw, widzimy jednak, że jest to zbyt daleko idący środek na nasze potrzeby. Chociażby właśnie ten przytoczony przeze mnie przykład klienta posiadającego dużą ilość nieruchomości i chociażby garaż w centrum miasta, gdzie cena tego garażu może pokryć wszystkie nasze zobowiązania. Po co angażować całą tą machinę? Po co potem wydawać pieniądze na pokrycie chociażby wynagrodzenia syndyka, skoro można sprzedać ten garaż i rozliczyć się z wierzycielami z wolnej ręki samodzielnie, bez angażowania tutaj aparatu państwowego do tych czynności? Więc w momencie, jeżeli mamy naprawdę duży majątek, a przy tym dość małą skalę zobowiązań, może warto bardziej skupić się na negocjacjach z wierzycielami oraz zastanowieniem się, jak ten majątek spieniężyć, żeby coś nam zostało, a jednak tych wierzycieli zaspokoić. Kolejnym przykładem, który jawi mi się właśnie jako taka negatywna strona upadłości konsumenckiej, a tym samym wskazanie, że nie jest ona dla każdego, to jest mała ilość zobowiązań, niskie zobowiązania względem naszych możliwości finansowych, naszych zarobków. Ponieważ poprzedni przykład przeze mnie obrazowany może wiązać się z tym, że faktycznie zobowiązań jest sporo, mają one jakąś realną, dużą wartość, ale przy tym my mamy bardzo duży majątek. Tak, ten drugi przykład, który chciałam omówić, no to dotyczy sytuacji, kiedy mamy naprawdę małe zobowiązanie, a nasza sytuacja finansowa, bieżące zarobki też nie są tak złe. Chociażby niedawno zgłosił się do nas klient, który miał zadłużenie na poziomie 10 tysięcy złotych, a zarabiał na rękę 5 tysięcy złotych miesięcznie. A więc widzicie Państwo, ta skala zobowiązań finansowych w stosunku do tego, jakie zarobki osiąga ten klient, jest niewspółmierna. Po co wytaczać takie duże działa jak upadłość konsumencka, skoro również w tym przypadku takie negocjacje z wierzycielem mogą pomóc? Co więcej, jeżeli nawet w tym momencie nie mamy środków na to, żeby spłacić chociażby jednorazowo takiego wierzyciela, to mogą nam pomóc inne środki prawne, jak chociażby antywindykacja, która pozwoli na to, że przedłużymy troszeczkę proces między dojściem wierzyciela do tytułu wykonawczego i wszczęciem egzekucji komorniczej, a tym, jak spłacimy zobowiązanie, ponieważ kontynuując taką właśnie antywindykację w procesie, przedłużając postępowanie albo nawet podnosząc merytoryczne zarzuty, które realnie wpłyną na obniżenie wysokości naszego zobowiązania, możemy doprowadzić do tego, że mniejszym kosztem doprowadzimy jednak do zaspokojenia tego wierzyciela i nie będziemy musieli
ogłaszać upadłości konsumenckiej. Częstym przypadkiem, kiedy ta upadłość konsumencka nie będzie też dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, to jest sytuacja, kiedy mieszkamy za granicą. Ponieważ upadłość konsumencka, zgodnie z przepisami regulowanymi w Polsce, dotyczy osób, które mają stałe zamieszkanie w Polsce. Więc ogłaszając upadłość konsumencką, musimy wskazać adres zamieszkania w Polsce, musimy w tej Polsce przebywać z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli pracujemy za granicą jakoś epizodycznie, to nic nie szkodzi, ale jeżeli przebywamy za granicą cały czas, no to już właśnie wedle prawa zagranicznego upadłość powinniśmy rozważyć. Więc tutaj ten cały filmik, ta cała seria nie dotyczy takich sytuacji. I w przypadku, gdy nawet taki wniosek złożymy, a właśnie adres albo sąd ustali w toku procesu, że faktycznie nie zamieszkujemy w Polsce, to możemy mieć problem, ponieważ te wszystkie czynności, które podjęliśmy, zostaną umorzone. Upadłość nie będzie dla nas. Wskazywałam także w poprzednich odcinkach, że upadłość konsumencką można ogłosić raz na 10 lat. Więc jeżeli wcześniej mieliśmy prowadzone postępowanie upadłościowe, które zakończyło się oddłużeniem w całości lub w części i aktualnie znowu staliśmy się dłużnikami i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić ze zobowiązaniami, które posiadamy, no to musimy mieć na uwadze to, że ogłosić upadłość możemy raz na 10 lat. I jeżeli te 10 lat nie minęło od zakończenia poprzedniego postępowania upadłościowego, no to aktualnie nie możemy skorzystać z tego środka prawnego. Jakie mamy jeszcze takie negatywne aspekty upadania? No to tutaj są bardziej kwestie życiowe. Przede wszystkim, jeżeli ogłosimy upadłość konsumencką, informacja w tym zakresie będzie przetwarzana przez kolejne 10 lat w biurach informacji kredytowej. Więc nie będziemy mieć dostępu do pożyczek czy kredytów, jeżeli takie rozważamy w przyszłości. Co więcej, wielu pożyczkodawców i kredytodawców nie chce udzielać kredytów osobom, które kiedyś tą upadłość ogłaszały. Jest to bardzo ważne, ponieważ w kredytach czy też pożyczkach, w treści umów, które zawieramy, może pojawić się takie oświadczenie, że wcześniej nie ogłaszaliśmy upadłości. I w momencie, jeżeli wskażemy, że tej upadłości nie ogłaszaliśmy, a jednak ona była ogłoszona i ktoś to zweryfikuje, narażamy się na odpowiedzialność nawet karną za składanie fałszywych oświadczeń. Co więcej, upadłość konsumencka wiąże się także z tym, że tracimy prawa do swojego majątku. Nie możemy zdecydować, komu i za ile sprzedamy chociażby swój samochód, swój dom, swoje mieszkanie. O tym wszystkim decyduje już syndyk w prowadzonej licytacji masy naszej upadłości. Więc tutaj musimy również mieć to na uwadze, że jeżeli jesteśmy sentymentalnie związani z jakąś nieruchomością albo inne składniki naszego majątku, poza tym, że przedstawiają dużą wartość, mają dla nas też jakąś dużą wartość taką sentymentalną, no to wówczas musimy rozważyć, czy jesteśmy gotowi na to, żeby stracić te rzeczy, ponieważ one mogą zostać zlicytowane na spłatę naszych wierzycieli, czy też wybieramy jakąś inną drogę, próbując zachować te składniki majątku. Na samo zakończenie warto również wskazać, że upadłość konsumencka nie zawsze wiąże się z tym, że upadamy i raptem mamy ogłaszane również umorzenie wszelkich naszych zobowiązań. Tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach, jest to sytuacja bardzo wyjątkowa, a raczej musimy liczyć na to, że będziemy mieć ustalony plan spłaty. I ten plan spłaty będziemy musieli realizować przez określony w planie czas. A co więcej, z tego planu spłaty będziemy musieli składać do sądu sprawozdania coroczne. Więc jest to taka dodatkowa biurokratyczna uciążliwość, którą również musimy mieć na uwadze przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Dziękuję Państwu za oglądanie serii poświęconej upadłości konsumenckiej, jak również zachęcam do zapoznania się z innymi seriami dostępnymi na naszym kanale, jak chociażby serią o antywindykacji czy o ugodach. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału i śledzenia nas w social mediach. Do zobaczenia!